Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie ponownie w materiale z gry New World. Wiem, ostatni odcinek był już ponad tydzień temu. Wiem, że czekacie. Widzę to w komentarzach. Bardzo mi miło, że chcielibyście więcej tych materiałów obejrzeć i że takie cyfry pod tymi materiałami się znajdują jak dawniej na moim kanale. Więc mam nadzieję, że jest to jakiś powrót do, do takiego kierunku dla Galdamir TV jaki Wy widzicie. Mm. New World to jest gierka MMORPG. One wymagają masę czasu. I ten czas, który jest mi potrzebny na to, żeby dla Was nagrać kolejny materiał, no niestety jest dość duży. Ja nie mam zbyt dużo czasu, żeby grać, a jeszcze jak mam o tym opowiedzieć? Naprawdę muszę się czuć no przynajmniej pewnie, yy, przynajmniej muszę być pewny, że to co powiem, to ma jakąś rację bytu, wiecie, że to nie są banialuki, które ja tu wam poopowiadam tylko po to, żeby pogadać. No i dlatego właśnie tych materiałów jest trochę mniej, ale mam nadzieję, że dzięki temu są lepsze yy, i że są takie bardziej, wiecie, przemyślane, dostosowane do, do tego co faktycznie w grze yy, w tej chwili. Funkcjonuje. Dzisiaj skupiamy się na kolejnym buildzie. Był już build Axmena, czyli y, takiego DPS-a, który w zwarciu walczy. Tam była Śpierka i y, Topór jako bronie. Y, Potem był healer. Potem był healer. I te buildy są nadal aktualne, to znaczy one nadal występują w grze, nadal są mocne, zwłaszcza jeżeli chodzi o healera, to tak naprawdę nie ma żadnych kontrowersji, no bo tutaj po prostu nie ma innego bildu, znaczy można połączyć różne bronie ze sobą, ale jakby ten, ta, ta broń lecząca jest tylko jedna, więc tutaj nie ma o czym mówić. Drugą już możecie sobie dobrać. Ludzie, jeśli chodzi o Hilera, grają to w konotacji z jakimś, nie wiem, z oszczepem, z toporem, z rękawicą, właśnie lodową. No, bardzo, bardzo różne rzeczy tutaj można pograć, ale ta broń lecząca jest jedna. Jeżeli chodzi o Close DPS-a, takiego walczącego, walczącego w zwarciu, to tutaj rzeczywiście różne bronie wchodzą w grę, a ja dzisiaj zagram. W zasadzie pokazuję Wam już w tle, mam nadzieję, kombo grania bronią zasięgową i bronią w zwarciu, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze połączenie dla DPS-a. Ten build, który wam, o którym mówiłem, jeśli chodzi o Axemena, jest bardzo dobry, ale ma swoje wady, po prostu może zostać wystrzelany zanim dojdzie do przeciwnika, i tam trzeba się trochę nakombinować. Kiedy walczymy jeden na jeden, no oczywiście inaczej pewnie będzie w jakichś dużych walkach. No bo nawet jak jednego ustrzelą, to drugi już dobiegnie. Nie? Dzisiaj skupiamy się właśnie na broni zasięgowej i na broni mm, w zwarciu. Ja jestem sobie na stronie newworld.guide, chyba new -world .guide. Będziecie mieli w opisie, to znaczy, wy już macie. Za chwilę to wstawię. Jak tylko skończę nagrywanie i będę publikował film. To jest stronka, która pozwala nam przede wszystkim na to, żeby zmienić język na polski. Ja gram w języku polskim, więc pomyślałem, że tutaj też będę opowiadał o skillach w języku polskim. To jest pierwszy, jej atut, a tutaj drugi, a no możemy tu sobie wszystko elegancko rozpracować i zastanowić się nad tym, jakie my tutaj skile będziemy chcieli dla danej broni grać. Ja będę ten mat w tym materiale przeplatał Widok na stronę i to, co się dzieje, jeżeli chodzi o sam build, z umiejętnościami, żebyście wy mieli taką, taki podgląd na to, jak to wygląda. Zaczynamy sobie od łuku. Drugą bronią będzie oszczep, więc łuk i oszczep to jest dzisiejszy zestaw. Bronie obie zręcznościowe, czyli nastawione na to, że naszą cechą główną jest zręczność i to daje tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o granie łukiem. Z tych sześciu umiejętności, które mamy standardowo przy każdej broni, musimy wybrać trzy, tak? Znaczy, możemy mniej w sumie, ale trzy to jest takie zalecane, jeżeli chodzi o twórców, tak? No bo trzy okienka, trzy opcje nam dali. Trzy okienka tutaj mamy i tak samo mamy w grze. Z łuku 3, z oszczepu 3. Skupiamy się na razie na łuku. Mamy drzewko harcownika i łowcy. Jeżeli chodzi o drzewko harcownika, to są dwa skile które moim zdaniem warto grać i warto brać je pod uwagę. Po pierwsze, unikał wystrzał który pozwala nam, jak widzicie, odskoczyć od przeciwnika. W tym ta strona też jest bardzo fajna, że pokazuje nam tę umiejętność. Druga sprawa to jest trujący strzał. O, od razu macie też adres tej strony internetowej. I to są dwa, dwie umiejętności, które warto w tej trójce brać pod uwagę. Unikowy strzał i trujący strzał. Ale to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze łowcę. W łowcy też są... A dobra, powiedzmy jeszcze o tym, że mamy też deszcz strzał. No nie wiem, mi to nie wydaje się sensowne. Prze prze przeciwnicy bardzo dużo się ruszają, e nie trzymają odległości od nas. No nie wiem, mi ta umiejętność nie przynosi spodziewanego rezultatu. Ja bym jej nie grał. Jeżeli chodzi o drzew kołowcy, też dwie umiejętności, które warto zagrać. Po pierwsze, przeszywający strzał, i tego na razie nie grałem, ale myślę o tym mocno, bo jak popatrzyłem na możliwości. Hmm, jeżeli chodzi o przyżywający strzał, to rzeczywiście wydaje się to sensowne. No i szybki strzał, czyli trzy strzały z rzędu. Bardzo fajna umiejętność, tak na dobrą sprawę must have. To znaczy, z tych sześciu, które wybierzecie, tak na dobrą sprawę w każdym bildzie, jaki do tej pory widziałem, szybki strzał się znalazł. I ostatnia umiejętność to rozszczepiony strzał. To chyba trzy strzały na początek, a potem chyba nawet do pi. O, właśnie tutaj można aż do pięciu dojść, więc pasywki. W drzewku pozwalają nam na to, żeby jeszcze tą umiejętność jakoś rozbudować. Tego też bym nie grał, więc zalecam wybór z tych czterech umiejętności: jeszcze raz trujący, unikowy, szybki i przeszywający. Ja zagrałem sobie na tym materiale, który wy macie okazję oglądać, szybki, unikowy i ten trujący strzał trochę się nad tymi dwoma zastanawiam. Jedną z nich myślę, żeby wymienić na przeszywający strzał, i jeszcze nie wiem, co to będzie. Zacznijmy od tego. Odskakujesz 5 metrów i wystrzelasz strzałę, zadając 125% obrażenia broni. Bardzo fajne, ale może zostać bardzo łatwo przerwane każdym dowolnym atakiem. No, ale zaznaczam, bo ja w filmiku to rzeczywiście zagrałem. Do tego. Jak najbardziej unikowy strzał powoduje dwumetrowy odrzut świetna sprawa. Potem zagrałbym też, mimo wszystko, zwiększenie dystansu. Mówię, mimo wszystko, bo nie wszyscy w tych bildach, które możecie znaleźć w internecie, to zagrają. Zagrałem dalej trującą, trujący strzał, wtedy zagrałbym zwiększenie dystansu. Tu, jak najbardziej, trucizna rozpylana przez trujący strzał zadaje 12% obrażeń od broni na sekundę przez 20 sekund na pewno. I jeszcze, jeśli bezpośrednio trafisz cel trującym strzałem, zadasz 200% więcej obrażeń, to też bym grał, choć nie wydaje mi się to must have. Dlaczego? Ano, dlatego, że nie zawsze da się trafić przeciwnika. Eee, mi się to często zdarza, że nie trafiam. Dlatego ten build w ogóle wydaje mi się trochę trudniejszy od tych dwóch pozostałych, które do tej pory prezentowałem, bo trzeba jednak go trochę ograć. Nie da się po prostu usiąść do gry. Zacząć grać łukiem i trafiać w każdego, bo przeciwnicy po prostu się ruszają. Najzwyczajniej w świecie to utrudnia możliwości. Dalej. Taktyka unikania jak najbardziej. Wykonujesz unik, odskakujesz do tyłu i będzie zadawać 20% więcej obrażeń przez 5 sekund. Tu się pokazują cyfry, ale nie proszę się nimi nie kierujcie, bo one są jakby tylko podpowiedzią jakąś, ale nie są konieczne, że musicie je dokładnie w tej kolejności zrobić jak piskosz po wykonaniu uniku zyskujesz 10% przyspieszenia to też świetne i co my tu jeszcze a to też szybkość jak najbardziej szybkość łucznika zyskujesz 10% przyspieszenia na 5 sekund po zmianie broni na łuk i tu bym chyba skończył tak mi się wydaje może jeszcze 10% więcej obrażenia wrogom pod działaniem negatywnego efektu ta dziesiątka to byłby koniec. Natomiast z tej strony, no w tej sytuacji, czyli grając to, co ja faktycznie zamierzałem zagrać, zagrałbym długodystansowca, czyli 20% więcej obrażeń wrogom znajdującym się minimum 10 metrów od ciebie. Strzały wystrzelone w ramach ciężkiego ataku lecą szybciej, zadają 30% więcej obrażeń. Na pewno to, jeżeli ma poniżej 50 zdrowia, zadajesz 20% więcej obrażeń. No i wtedy szybki strzał, szybka precyzja, jeśli wszystkie trzy strzały trafią, ten sam cel. Czas odnowienia szybkiego strzału się skraca o 50%, pewnie, i trzecia strzała wystrzelona w ramach szybkiego strzału zadaje 25% więcej obrażeń. I to w zasadzie jest koniec, jeżeli chodzi o Must have, chociaż są tu bardzo dobre rzeczy. Na przykład ciężkie ataki zadają 20% więcej obrażeń wrogom w pełnym zdrowiu, czyli pierwszy leci ciężki strzał i już mamy 20% więcej obrażeń. Zasięg wystrzelonej strzały przed rozpoczęciem jej opadania to też świetne, łatwiej trafić zwiększa szansę na trafienia krytyczne, tu też można by było o tym myśleć i te dwie pasywki też są sensowne, no ale wszystkiego zagrać się nie da, już mi edytor nie pozwala na to, jeśli wróg nie otrzymał od Ciebie obrażeń w ciągu ostatnich 10 sekund, zadajesz 25%, 20% więcej obrażeń, to też świetne, bo znowu ten pierwszy strzał jest bardzo, bardzo mocny, i trafienie celu w głowę przywróci zdrowie w wysokości 10% zadanych obrażeń, no to już trochę pewnie przesada. Trafienie krytyczne chyba bym wymienił na atak z zaskoczenia. Tego typu build ja bym spróbował zagrać, chociaż, tak jak mówię, zastanawiam się nad wymianą jedynki lub trójki w tej sytuacji na przeszywający strzał. No i to tyle w zasadzie. Jesteś bardzo mocny z odległości, podchodzi do Ciebie przeciwnik, możesz odskoczyć, Możesz się odturlać, masz zwiększoną prędkość, masz też, no właśnie, przyspieszenie na 5 sekund. Po zmianie broń na łuk to nie, ale tutaj przyspieszenie 2 sekundy, bardzo fajna sprawa. I po wykonaniu uniku zadajesz 20% więcej obrażeń przez 5 sekund, więc czego chcieć więcej? Jesteś z odległości, zadajesz obrażenia, wycofujesz się, zadajesz obrażenia, wycofujesz się. A to jest tylko walka z odległości. To jest łuk, który tu dla mnie jest. Podstawową, umiejętność, podstawową bronią dla Was być może nie. To jest jedna z tych broni, które działają na zręczność. To mówiłem, to znaczy na bazie zręczności, ale są inne bronie działające na bazie zręczności. Jest choćby, e, chociażby jeszcze muszkiet, którym też można grać e, jak najbardziej. Czemu nie? Wiele osób wybiera muszkiet. Do tego do, można sobie dobrać sikierkę albo dobrać oszczep. Myślę, że te cztery bronie, jeżeli chodzi o te, które oparte są na zręczność, są bardzo, bardzo mocne. Warto je wszystkie rozważyć, czyli łuk, muszkiet, oszczep i siekierka. W waszych rękach wybór. Ja wybrałem łuk i do tego, tak jak powiedziałem na początku, dobrałbym oszczep, więc tutaj nie będziemy tego dzielić, bo nie ma sensu. Myślę, że jesteście w stanie sobie z tego co zrobiłem tutaj to, to, to dobrać, ale tak jak mówię być może zamiast e, trującej strzały chociaż chyba bardziej zamiast unikowego wybrałbym e, przeszywający to jeszcze trzeba będzie sprawdzić, no właśnie e, wystrzel strzałę zadając 150% obrażeń od broni, przeszywając cel y, przeszywającą cel i lecącą 100 metrów to świetne, bo jak walczycie nawet na jakiejś powiedzmy grupie przeciwników na tak zwanej wojnie no to tutaj y, rzeczywiście można zadać obrażenia jeszcze kolejnym przeciwnikom. Co mamy dalej? Każde trafienie zwiększa obrażenia o 10% i przeszywający strzał zadaje 20% więcej obrażeń celom odległym o co najmniej 20 metrów. Fajne, ale ten zestaw włowcy, ten przeszywający strzał, wydaje mi się sensowny właśnie w endgameie. Wcześniej chyba grałbym unikowy, bo jednak pozwala mi odskoczyć od przeciwnika. Więc ja z tym buildem Wam z Was zostawiam. Co chcecie, to to róbcie. Oczywiście, gdyby zmienić trochę, to można w harcowniku tu zrobić mniej, na przykład zagrać tylko tą czwórkę, nie grać w ogóle tego całego dołu i dać więcej w tym drzewku. Pewnie, że można, nie? Kombinacji będzie dużo. Dobra, wymieniamy broń. Aha, mamy już łuk jako ustawiony, fajnie. I jako drugą broń wybieramy sobie właśnie oszczep włócznie. włócznie. I włócznia... Podobnie jak czy tutaj jest więcej umiejętności. Raz, dwa, trzy, cztery, nawet pięć bym powiedział, że jest fajnych, ale nie w połączeniu z łukiem. Bo jeżeli już mamy broń dystansową, to oszczep, którym rzucamy z odległości, nie jest nam zbytnio potrzebny. Choć on jest fajny, bo wywołuje zachwianie celu przy trafieniu, więc mamy czas, żeby na przykład odskoczyć, zmienić na łuk, czy. Nawet zmienić nauk, odskoczyć i wtedy zaatakować. Więc to też można by rozważyć, ale ja bym tego oszczepu nie brał, mimo że ta umiejętność przyciągnęła mnie do oszczepu najmocniej. W sensie do włóczni. Przyciągnęła mnie najmocniej, żeby właśnie zrobić z niej oszczep i rzucić. No ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że nie, że nie będę grał czegoś, co, co się z łukiem kłóci. Potrzebuję broń w zwarciu. Więc e, mamy bardzo dobrą umiejętność must have podcięcie. No i tak jak widzicie, Podcina nogi wroga, powala go na ziemię, zadając mu 75% obrażeń od broni. Świetne. Podcina wszystkich wrogów przed tobą, w okolicy, że tak powiem. No więc super, super sprawa do tego. Potem się wycofujemy, przeszywający strzał na przykład i leci przez przeciwników. Czemu nie? Kolejna rzecz, podziurawienie. Tu trzy pchnięcia, trzy szybkie ciosy przebijające, zadające 70% obrażeń od broni, i nakładające na cel rozdarcie, które zmniejsza jego zdolność do pochłaniania obrażeń o 5% na 10 sekund. I ostatnia umiejętność to były. Aha, no jeszcze nie ostatnia, to kopnięcie z wyskoku, bo znowu powalamy przeciwnika opierając się o tą włócznię. Ale jeszcze fajny jest cyklon, czyli atak obrotowy, który zadaje 110% obrażeń od broni, odpycha cel na 3 metry do tyłu i spowalnia go o 50%. Fajne, bo w zestawieniu z łukiem znowu odpychamy przeciwnika, spowalniamy, my sami odskakujemy, mamy jeszcze na przykład czas, żeby odskoczyć. No więc znowu, kilka umiejętności, które by tu można było zagrać, ale ja tak. Zacząłbym od tej pasywki, zabójczy zasięg, czyli plus, plus 10% do szans na trafienie krytyczne przeciwko, yy, przeciwko celom oddalonym o więcej niż 3 metry. Dalej. Yy, unik w tył zużywa 25%, 20% mi wytrzymałości. Na pewno podcięcie to nawet nie w takiej kolejności, tylko w takiej, jeżeli już chcemy yy, rzeczywiście zachować kolejność na pewno obie te pasywki. Pierwsze, mocny wymach, podczas ataku aktywuje się determinacja i naciśnij klawisz ataku podstawowego podczas podcięcia, aby wyprowadzić potężne pchnięcie w dół zadające 125% obrażeń od broni. Czy z tej strony to wszystko? Nie. Jeszcze plus 25% obrażeń przeciwko powalonym celom. Ciężki atak, który trafiący zapewnia umocnienie zwiększające pochłanianie obrażeń, też można by zagrać. I trafienia krytyczne przywraca 25%. 20... Punktów wytrzymałości też można by było zagrać. Z tej strony. Zaczynamy od precyzyjnego dźgnięcia, plus 5% do szans na trafienie krytyczne lekkim atakiem. Podziurawienie na pewno. Na pewno zagrałbym rozdzierające ciosy później, kiedy już będę mógł, ale wcześniej. Kopnięcie z wyskoku. Tutaj, tutaj. Te dwa też jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Drugie trafienie. Ser lekkich ataków skraca wszystkie czasy odnowienia włóczni To też można by było zagrać. Ile nam jeszcze tu punkcików zostało? Jeszcze trochę. To to. Czy coś jeszcze? Coś zgubiłem. Jedną rzecz gdzieś musiałem zgubić, bo mi się nie zgadza z tym, co sobie opisałem. No ale dobra. Yy, mamy te trzy podstawowe umiejętności, czyli podcięcie, mamy podziurawienie yy, i mamy kopnięcie z wyskoku. Każda z umiejętności w oszczepie we włóczni, daje nam opcję, żeby przewrócić przeciwnika i się od niego potem odsunąć, żeby ostatecznie zadać mu najwięcej obrażeń łukiem, z łuku. Czyli nie jest dla mnie podstawową bronią oszczep włócznia, kurczę, włócznia, umiejętność oszczep. Nie jest podstawową bronią włócznia, dlatego, że ona ma mi pozwolić na powalenie przeciwnika, odsunięcie się od niego. Nie jest dla mnie priorytetem, żeby ona zadała bardzo duże obrażenia, bo tego mam łuk. Jeśli przeciwnika mogę od siebie odsunąć, przewrócić i potem samemu odskoczyć, no to mam czas na to, żeby te obrażenia włożyć w takiej ilości, w jakiej potrzeba, żeby przeciwnika zabić, po prostu. No i cóż, tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście można tu pokombinować, można pójść od, od kopnięcia z wyskoku, które mi się nie bardzo podobało na początku, w kierunku cyklonu. Tu też odpychamy cel, ale tu jednak jest lepiej, bo my kiedy kopiemy, to nakładamy ogłuszenie właśnie, więc chyba lepiej jednak go ogłuszyć, niż tylko go odepchnąć i spowolnić. Ale jak najbardziej można by tutaj, A, no dobra, o, tylko ostatni mogę usunąć. Więc można by jak najbardziej z tych zrezygnować, pójść w kierunku tych, bo czemu nie? Co my tu mamy? Po cyklonie mamy jeszcze orzeźwiającą kombinację. Przywraca 25 punktów wytrzymałości za każde trafienie. I aktywuje się determinacja, co czyni twoje ataki niemożliwe do zatrzymania. No to tak jak i tu było gdzieś też. Chyba tu. No właśnie, determinacja. Można pokombinować. Jak najbardziej. To jest w New World piękne, moim zdaniem. Z tych sześciu umiejętności, które mam na, na, na włóczni, z sześciu, które mam na łuku, są na przykład cztery czy pięć dobrych, które mogę wybrać i które w odpowiednim jakby odpowiedniej sytuacji, zastosowane w dany sposób, mogą zadziałać dla nas na korzyść. No więc już muszę coś wybrać. Już nie każda postać, nie każdy człowiek grający włócznią i łukiem będzie miał identyczny zestaw broni, umiejętności. Bronie będą te same, ale umiejętności będą inne. Może zagrać w innej zbroi, ale może zagrać z innymi umiejętnościami. To jest piękne. To jest moim zdaniem to, co czyni grę MMORPG wyzwaniem to pierwsze, ale też no, różnorodną ją czyni. Bo my możemy różne bildy zastosować, a dalej czerpać przyjemność z gry. No i o to chodzi. Żeby każda postać z łukiem nie grała trzech tych samych umiejętności. No bo po co? Nic fajnego w tym nie ma, moim zdaniem, żeby każda mm, każda postać była identyczna te zmiany, o których ja tutaj mówiłem jak, znaczy te umiejętności, o których tutaj mówiłem jak najbardziej są do podmianki, jeżeli podoba wam się coś innego, to pewnie grajcie ja nie wszystkie tutaj omówiłem, bo nie mam na to czasu, nie chcę też przedłużać ale wydaje mi się, że to jest takie optimum które gram w tej chwili, to się może za jakiś czas zmienić, tak jak mówiłem, włóku jeszcze kombinuję i tutaj też bym kombinował, te dwa grałbym na pewno kopnięcie Versus cyklon, no nie wiem, cyklon mi się podoba, fajny jest, zwłaszcza kiedy mam tych przeciwników więcej, kopnięcie, no to już niekoniecznie, ale też nie zawsze jest okazja, żeby powalczyć z dziesięcioma przeciwnikami, więc może zamiast cyklonu, rzeczywiście kopnięcie jest lepszą opcją, ale ten wybór zostawiam wam. Zachęcam do tego, żeby próbować, żeby się bawić w takich, w takich builderach i sobie popróbować różne rzeczy, zobaczyć jak to wygląda, na ile mi tych umiejętności starczy, gdzie jeszcze mogę coś dołożyć, gdzie już nie jestem w stanie, jak to naciągnąć, no i wybrać sobie te umiejętności i pasywki, które dla Was po prostu są najcenniejsze, Wam się wydają najmocniejsze. Tyle na dziś ode mnie. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne materiały. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Na przykład, jeżeli jest jakiś zestaw broni, który mógłbym spróbować omówić, to dajcie znać, ale to może trochę poczekać. Z kilku powodów. Po prostu potrzeba dużo czasu, żeby tą broń ograć. No, gdybym był na 60 levelu, to pewnie bym Wam pokazał pełną rozgrywkę łukiem i włócznią, no ale nie jestem. Jestem chyba na 15 levelu w tej chwili, więc potrzebuję jeszcze... o... Kupę czasu, żeby dotrzeć do, do takiego buildu, tak go rozwinąć jak, jak tutaj na przykład. Więc, więc no więc trzeba czasu w New World'zie, żeby pokazać Wam konkrety już w endgame'ie. Ale póki co idę do tego endgame'u, bardzo powoli, poznaję sobie grę, rozwijam swoją postać, eksploruję świat. Mam nadzieję, że tego typu rozgrywka Wam się podoba i jeżeli chcielibyście tego trochę więcej pooglądać, to zapraszam Was. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się zorganizować dla Was jakiś live i w czasie tego live'u Pokazać co nieco, jeżeli chodzi o New Worlda, porozwijać postać, a potem będzie mi może łatwiej na przykład przyprowadzić, przyjść tutaj do Was z kolejnym buildem. Kto wie? Ale jeżeli macie jakieś inne potrzeby, wymagania, jeżeli chodzi o Galbaniel TV i o New Worlda, to dajcie znać w komentarzach. Ja je czytam, ostatnio trochę nie odpisałem, ale postaram się poprawić. I, I spróbuję dla Was przygotować taki materiał, jaki jest Wam potrzebny najbardziej. Tyle ode mnie. Życzę miłego dnia. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.